Jest rok 1529. Gdańsk jest jednym z centrów świata i najbogatszym miastem Rzeczypospolitej. Częstym gościem Gdańska jest Mikołaj Kopernik. Właśnie tutaj w 1540 roku wyda po raz pierwszy Narratio Prima, dzieło, które zmieniło miejsce Ziemi we Wszechświecie. Ale nie tylko w jego życiu Gdańsk odegrał znaczącą rolę. W Gdańsku urodzili się Fahrenheit i Schopenhauer. Właśnie w Gdańsku Hevelius już w XVII wieku stworzył mapę Księżyca i katalog gwiazd. W Gdańsku zobaczysz największy drewniany dźwig portowy, największy zegar astronomiczny i największą na świecie ceglaną świątynię. W Gdańsku możesz podziwiać słynny sąd ostateczny Hansa Memlinga. To w Gdańsku narodziła się wolna Europa. Ale stop, wróć! Nasza historia nie ma skupiać się na architekturze, dokonaniach współczesnych, ani obrocie ciał niebieskich, lecz na rzeczy równie wzniosłej i pięknej miłości. Jest więc rok 1529. Częstym gościem Gdańska jest już nie młody, ale ponoć bardzo przystojny lekarz i astronom Mikołaj Kopernik. Właśnie trwa jarmark dominikański. Do portu przybiło wiele okrętów, załadowanych hiszpańskim i francuskim winem, oliwą, portugalskimi korzeniami i jedwabiem. Gdzieś tutaj, pośród gwaru portowego nabrzeża i w cieniu ulicy Mariackiej, spotkał miłość swojego życia. Była córką holenderskiego kupca Arenda van der Schillinga, którego łączyły z Kopernikiem wspólne interesy. Młoda, piękna i inteligentna Anna od razu wpadła Mikołajowi w oko. Od tego czasu stali się nierozłączni. Zapraszamy do Gdańska, miasta miłości. Odkryj jego wspaniałe historie.